@seba22. Tu chyba nie ma kogo usprawiedliwiać, ponieważ niezależnie od grożących konsekwencji temu człowiekowi z tytułu braku zatrudnienia pracowników z Ukrainy, należy być człowiekiem. Kobieta dostała wylewu, zadzwonili do niego z pytaniem, co robić, albo informacją, że taka sytuacja miała miejsce. Nic tutaj nie usprawiedliwia opóźnionego działania tego człowieka, jako drugiego człowieka. A tym bardziej już jako pracodawcy. W takiej sytuacji, jak i jakiejkolwiek innej, gdzie na szali masz zdrowie ludzkie, wszystkie inne problemy natury prawnej winny być po prostu na drugim planie. Jakby mu zeszła hipotetycznie po pracy, w miejscu do życia wyznaczonym na terenie jego zakładu pracy, to też by wywiózł zwłoki poza swoją posesję i zgłosił znalezienie osoby prawdopodobnie wymagającej pomocy leżącej na ulicy? Dywagacje o zmianie prawa, są trochę nie na miejscu, bo tutaj ewidentnie wskazane jest w treści artykułu, iż człowiek pomimo wiedzy, nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Artykuł nie wyjaśnia, czemu nikt inny tego nie wykonał, ale domniemywać można, że dostali taki rozkaz od szefa, który sam to załatwi. W innym wypadku po prostu ktoś zadzwoniłby pod 112 czy 999 i problemu by nie było. A w takim wypadku, jeszcze 2 godziny jakimś dziwnym zbiegiem dziwnych okoliczności można wyjaśnić, natomiast pozostawianie osoby w takim stanie bez opieki na ulicy i wzywanie pomocy do pijanego człowieka, jak wskazuje artykuł, jest czystą formą eskadolar wykrzyknik procentysyństwa wobec drugiego człowieka. Nazywajcie to jak chcecie, ale tak to widzę,